Okej. Staram się wejść przez tą norę. Kurczę, kolejne piętro. Zobaczcie, jakie to było wielkie. Serwus wszystkim, witajcie ponownie na kanale Dark Travelci. Ubiór mam ten sam od przeszłego odcinka, czyli od kościoła, który nagrywałem tutaj w Chełmsku Śląskim. Chciałem zrobić dla was po prostu dwa materiały, a nie mieszać tego, żeby to wszystko się tutaj nam nie poplało. Znajduję się właśnie obecnie teraz w opuszczonym przedszkolu naprzeciwko kościoła ewangelickiego w Chełmsku Śląskim. Mam nadzieję, że coś się zachowało, coś chciałbym wam pokazać, więc przejdziemy. Zrobimy sobie urbex. Nieupoważniony wstęp, zbroniony. No tak, drzwi otwarte, więc mam nadzieję, że uznają to jako zaproszenie. Widać, że dach w kiepskim stanie. Jakaś kuchnia, stołówka. Może coś w ten desen. Piętro na razie odpuścimy. Włączymy sobie latarkę, włączę panel i obejdziemy sobie całe przedszkole. Łazienki, jakiś prysznic bądź toaleta, toaleta. Tutaj mamy jakieś większe pomieszczenie, natomiast możecie zauważyć, w jakim to wszystko jest w kiepskim stanie. Ja ogólnie widzę, że to pomieszczenie bądź całe przedszkole się paliło, bo widzę tutaj podpalony, zżarzony dach. Znajdujemy się na parterze. Nie mam pojęcia, czy to mogła być już jakaś sala, w której po prostu dzieci uczyły się. Za dużo w przedszkolu się na pewno nie nauczyły, ale to już były te pierwsze. Aha, zrobiliśmy sobie koło, więc może zejdziemy do piwnic bodajże. Zaraz zobaczymy, jak to tam wygląda. Ja na chwilę muszę przerwać materiał, zobaczyć, czy nagrywa się dobrze dźwięk. Okej, nagrywa się, spoko. Zejdziemy sobie tutaj na ten przedsionek zobaczyć. O, jakieś pomieszczenie gospodarcze, nie wiem, mógł być tu jakiś piec, jakaś kotłownia, bądź też toaleta. Ciekawe, jak wygląda piwnica. Nie mam pojęcia, jak datowane jest to przedszkole. Jeśli uda mi się później znaleźć jakiekolwiek informacje na ten temat, dogram wam to po prostu na ujęciach i poopowiadam. Nic nie znalazłem na internecie, ani daty. Zaraz postaram się tutaj coś dowiedzieć od Marcina i jego znajomej, która mieszka obok tego przedszkola. No, tutaj była kotłownia, ewidentnie. Kurde, jaka rura. No tak sądząc po tych fundamentach, po tej piwnicy, po tych zabudowaniach, można powiedzieć, że budynek był jeszcze niemiecki. Kurczę, dosyć spora ta piwnica. Zobaczcie, jakie stare gniazdka, przewody, tylko kanalizacja jest świeża, więc na pewno budynek bardzo stary. Co tutaj się zachowało? Nie mam pojęcia, co to jest. Możecie dać znać w komentarzu. Bo tak jak mówiłem, jeszcze te stare przełączniki. Kurczę, powiem wam, że w szoku jestem, że ta piwnica jest tak wielka. Jest co zwiedzać. Mimo, że nie zachowały się tutaj jakieś meble, jakieś fajne artefakty, to sama budowla jest ciekawa. Kurczę, zobaczcie, jest wyrąbana dziura normalnie w ścianie. A tutaj mamy jakieś pomieszczenie, nie wiem, czy to widzicie. Zaraz postaram się tutaj wejść, obejdę to wszystko dookoła, wrócę tutaj, zrzucę plecak i zobaczymy, jak to wygląda w środku, ale widać, że budynek skrywa jednak jakieś tajemnice, czyli to, co najbardziej
Ja lubię, wy lubicie, pewnie. Więc fajnie, fajnie, że udało się tutaj wejść. Zaraz wrócę do tej dziury w ścianie. Ciekawe, czy ktoś miał informację, że tam mogło się coś znajdować. Ktoś po coś wrócił. Do jakich lat w ogóle funkcjonowało tutaj przedszkole? I w jakich latach rozpoczęło się w ogóle tutaj działalność jako przedszkole? Tu piękny filar. Spółka cywilna. Kamienna. Ciekawe. Tutaj widać te wszystkie cegły, które zostały chyba wybrane stamtąd. No dobra, rzucę plecaki i zajrzę tutaj, bo strasznie mnie to ciekawi. Ten sufit już mniej. Dobra, zrzucam sprzęt i zajrzymy, jak to wygląda w środku. Okej. Staram się wejść przez tą norę. Nie będę tutaj wchodził cały, tylko tak na leżaka. Spróbuję wam to pokazać. Zobaczcie. Taka mała zamurowana klitka. Widzę jakieś elementy metalowe w ścianach. Trochę gruzu. Nie wiem dlaczego zostało to zamurowane. Czy coś tutaj się znajdowało? Czy po prostu była tutaj jakaś dobudówka? Nie mam pojęcia. Jeśli wiecie, co tutaj mogło się znajdować, piszcie jakieś swoje teorie w komentarzach. Z chęcią poczytam. Zobaczę, co tam wydukaliście. A ja teraz będę zmierzał ku wyjściu po prostu na kolejne piętra. Właścicielami budynku była rodzina Reimanów. W latach 20. XX wieku dom wyglądał jak pałac. Późniejszym spadkobiercą dzięki małżeństwu z córką Reimanów był Hugo Wieland, właściciel fabryki tkalni mechanicznej poniżej naszego obiektu. Warto wspomnieć, iż dom, który znajduje się obok przedszkola, był kiedyś domem służby właścicieli eksplorowanego obiektu. Obecna właścicielka wspomniała, iż kilka lat temu na wycieczkę w to miejsce wybrała się najprawdopodobniej rodzina z Niemiec, co może tłumaczyć dziurę w zamaskowanym pomieszczeniu, które odnalazłem w piwnicy. Właśnie tak, na nasze tereny wracają ludzie po depozyty. Depozyty, które ukryli w podobny sposób, bądź zakupując dobra w ziemi. Okej, wychodzimy już z piwnicy. Szybszym krokiem, żeby was nie zanudzać. I widzimy się zaraz na piętrze. Patrzcie się, nie będę przerywał materiału. Strasznie nisko tutaj, ja mam jakieś 1,73 m wzrostu i głowę musiałem tutaj schylić. Takie małe pomieszczenie wykachwelkowane starą grubą kaflą. Okna jeszcze nie wybite, bo ktoś normalny mieszka w pobliżu. Tutaj mamy jakiś hol. Zobaczcie, tutaj są jeszcze kolejne piętra. Stacja jakaś bezpieczników, przekaźnikownia. Nie wiem, jak to nazwać. O, tutaj wielka hala, podłoga w kiepskim stanie. Hala, sala. Nie wiem, czy tutaj również mogły znajdować się toalety, ale na to wygląda. Nie chciałbym tutaj za bardzo stąpać, bo leży tutaj trochę gruzu. Podłoga jest w bardzo kiepskim stanie. Obejdziemy sobie resztę może pomieszczenia. Tutaj nie ma sensu zaglądać. Tu mamy przejście do tej dużej sali, a tutaj moglibyśmy ją obejść. Tutaj widzę, podłoga jest jeszcze w miarę okej, to wygląda. Natomiast ta wykładzina i cała reszta ugina się pod nogami. No jeszcze kopłem jakiś kamień. Tutaj już też dziury w ścianach. Pozostało nam ostatnie piętro, które również chciałbym zwiedzić. Mimo kiepskiego stanu, ponoć już te podłogi tutaj są w jeszcze gorszym stanie niż te, które widzieliście przed chwilą. No faktycznie, kiepsko to wszystko
wygląda. Tutaj jakiś stryszek. No, budynek nie jest mały. Ciekawe, do czego służył przed przedszkolem, jakie miał przeznaczenie. Nie wygląda mi na mieszkalny. Postaram się. Kurczę, kolejne piętro. Zobaczcie, jakie to było wielkie. Szczerze to widziałem dużo mniejsze przedszkola niż te obecne. Chociaż kolejne piętro może być strychem. No i faktycznie te ostatnie piętro to po prostu strych. Co nie zmienia faktu, że to wszystko jest ogromne. Czy coś się tutaj zachowało? Fajnie by było. Niestety tylko jakieś stare drzwi, belki, z których została wybudowana cała konstrukcja tego budynku praktycznie. Reszta czerwona cegła. Okej, ja zrobię sobie parę ujęć i widzimy się za chwilkę. Budynek udało obejść się całkowicie bez szkód. Mam nadzieję, że Wam się podobało, chociaż dużo tutaj artefaktów nie zostało, aczkolwiek sama budowa jest ciekawa. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Odcinek wrzucę jako taki bonusowy po prostu w tygodniu, bo, że tak powiem, nie urywa. Pamiętajcie o subskrybowaniu i lajkowaniu naszego kanału. Pozdrawiamy, Dark Travelsi.